Cześć kochani, no pokażę wam naszą saleczkę, saleczkę prób taką malutką. Wojtasek tutaj siedzi i się bawi, ale przejdźmy do rzeczy, tylko tym krótkim takim najazdem na różne rodzaje sprzętu, które tutaj u Wojtasa siedzą. Pokażę wam coś, co zakupiliśmy do perkusji mojej Julii, mojej córki, która gra na pierdziela ze mną. Case na talerze. Właśnie specjalnie pokazuję, to jest z boku. Pierwsza rzecz, na kółkach jest. Druga rzecz, mamy tutaj taki dings, że jeżeli sobie go wyciśniemy, wychodzi nam uchwyt. Uchwyt do prowadzenia, więc też jest bardzo, bardzo fajna opcja. Po prostu jeżeli to jest ciężkie, no nie? Ciężko mi złożyć teraz, uwaga. Składam, o, dobra. Kolejna rzecz, z jakiej to firmy? Z jakiej to firmy Wojtas zakupcy? Ano Zultan. Zultan i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem jakości tego. Bo to jest solidny plastik, to nie jest jakieś takie, kurde, jakieś takie badziewie, to jest gumy, nawet logo jest gumy. Nie jest jakiś taki... Jest to gdzieś powietrze uchodzi. Jest dość elastyczny, w sensie, że dość plastyczny, w sensie, że nie jest taki sztywny, że jak uderzymy, to nam pęknie, prawda? Więc jest dość elastyczny. Proszę tu nie gwizdać. Pierwsza rzecz, która zwraca uwagę. Jedna dziurka. Druga dziurka. Za trzasków, za pięć są raz. Dwa. Trzy. I cztery. I właśnie te dwie dziurki, żeby móc zamontować kłódkę. No bez tego chyba byłoby ciężko, jeżeli to będzie zamknięte, to chyba byłoby ciężko te talerze podpierniczyć. No nie wiem, możliwe, że ja w ogóle to źle rozumiem, może po prostu... no bo teraz otworzyłem, załóżmy tam, bo jest kłódka. Otworzyłem, nie za bardzo mogę tu wyciągnąć cokolwiek, no nie? Być może to chodzi też o to, że można tutaj zawiesić jakiś uchwyt na ramię, żeby móc te talerze nieść, ale nie sądzę. Mi się wydaje, że prędzej na kłódkę, bo tutaj są dwa takie elementy, które się zestykają. Dobra, nieważne, otwieramy. Otwieram jeden zatrzask, drugi, trzeci, czwarty. Klapa odchodzi po prostu od tak. Klapa odchodzi po prostu od tak i mamy teraz tutaj zawartość tego sprzętu. No, na gwincie mamy zamontowane tak jak normalnie talerz montujemy, wszystkie takie te zaczepy, frotkowa, stalowa, no i nakrętka. No i tutaj mamy 7 przykładek. Popatrzcie, tu kładziemy talerz. Z gąbki zrobione. Jest przestrzeń, że nie będzie nic ocierać. Ile przykładek jest? Raz. Czyli w zasadzie, zaraz policzymy, ile talerzy wejdzie. Druga przykładka. Trzecia przykładka, chodź tu. Czwarta przykładka, chodź tu. Piąta. Szósta. O, jak pachnie nowością. Siódma. Dobrze to mówię? Czekajcie. Raz. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7. 7 przykładek. Czyli teoretycznie można byłoby z użyciem tych przykładek zamontować, wsadzić tu talerze tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósmy talerz tu. Zakładamy to, co było. Zakręcamy. I jedziemy na koncert. Napisane jest na stronie sklepu, czy możliwe, że to jest oficjalny opis producenta, że to do 10 talerzy. No, można sobie jeszcze jakieś przekładki pewnie jakoś zdobyć i sobie tutaj rozkminić, aczkolwiek wiadomo, wszystko zależy też od talerzy. Jeżeli macie talerze 22 cale, to takich pewnie tutaj za dużo nie wejdzie. Zresztą będziemy testowali dopiero na najbliższym koncercie.
Bo jak na razie to na koncerty woziliśmy po prostu luzem talerze albo w jakiejś torbie. Ciekawa jeszcze opcja jest taka, że tutaj mamy taką torebkę przykręconą na śrubce. No tutaj nie wiem, na klucz, na jakieś pierdoły, stopery czy coś takiego. Dobra, tyle. Co jeszcze chciałem pokazać? Chciałem pokazać, że tu jeszcze jest uszczelka. Jeszcze jest gdzieś uszczelka. Tu gdzieś ona mi wyleciała. A jest, jest w środku. Tak, jest, jest w środku jeszcze uszczelka, która... bo tu jest krawędź, tu jest taki rant wystający. I on wchodzi do tej uszczelki, że po prostu też jest wodoodporna. Wodoodporna. Wodoodporny kejsior. No i dobra, zakładamy teraz tak jak było. Zaczekajcie. Zamykamy tak jedno, drugie, trzecie, czwarte. Fajnie one chodzą, fajnie klikają. Widać, że tutaj wszystko jest bardzo dobrze zrobione. No. Jeszcze raz pokazuję. Zultan, firma Zultan zrobiła taki oto zarąbisty case na talerze dla perkusisty, więc naprawdę Wojtas poleca. No i widzimy się na koncertach, także trzymajcie się, kochani. Bajonara.